ostatni weekend maja drużyna wędkarska Fiderbite pod wodzą kapitana Bartka Lelka wyruszyła z Rzeszowa do miejscowości Noslak w Rumunii na międzynarodowe zawody wędkarskie Romanian Freestyle Method Masters. Musimy kupić winiety na Słowację i na Węgry. Dzień dobry, 10-dniową winietę na Węgry i na Słowację poproszę. Do przejechania było 600 km. Trasa wiodła przez Polskę, Słowację, Węgry i Rumunię. Po drodze warto było zatrzymać się w Oradei. To piękne rumuńskie miasto, położone tuż za granicą z Węgrami, zachwyca urokliwym rynkiem z typowymi dla tego regionu kamienicami, a płynąca przez miasto rzeka pod polską nazwą Szybki Keresz dodaje wyjątkowego uroku. Po 3 godzinach jazdy samochodem z Oradei zespół dotarł na miejsce. Tu dojechała także pozostała część drużyny Fiderbite'u z Czech i z Rumunii. Dojechali już do nas wszyscy zawodnicy, zarówno z Rumunii, jak i z Czech. I chciałbym teraz, abyście ich poznali, bo mamy naprawdę wspaniałą drużynę, która świetnie łowi w Czechach i w Rumunii. Podaję po kolei mikrofon, każdy z chłopaków powie dwa słowa o sobie. Tak, ja jestem Honza, chytám za Fiderbite Českou republiku. Jeli jsme semka 900 km, jsme tady, těšíme se na trénink. Ahoj, já jsem Ondra Macháček, chytám za Fiderbite v Čechách a těšíme se na zítřejší závody, no. Tak ahoj, já jsem Jarda Šešek, já jsem byl první konzultant Fiderbite v Čechách, celý jsem to začal, všechny jsem je k tomu přivedl. A těším se na závody, až to tady ukážeme Rumunům a Polákům. Ahoj, jmenuji se Michal Frič, chytám za Fiderbite s klukama a přijeli jsme semka na závody a těšíme se na zítřejší trénink a doufám, že jim ukážeme, jak umíme chytat velké ryby a Fiderbite nám v tom může jedině pomoct. Cieszę się, że poznaliście naszą czeską drużynę. Chciałbym, żebyście teraz poznali naszą drużynę z Rumunii, bo jest naprawdę mocna. Z miesiąca na miesiąc startując w wielu zawodach w Rumunii osiągają coraz to lepsze rezultaty i wiele zawodów wygrywają. Oddaję mikrofon Bogdanowi. Salutare, mon nome Bogdan. Cześć, na imię mam Bogdan. Należę do teamu Fiderbite od półtora roku. W tym tygodniu mamy największe zawody w Rumunii. Bună seara, mon nome Jani. Cześć, nazywam się Jani i należę do teamu Fiderbite od 4 miesięcy. Hello, Blondu. Cześć, jestem Blondu. Należę do teamu od 5 miesięcy. Uczestniczę w największych zawodach w Rumunii. Mamy kolegów z dwóch krajów i mam nadzieję, że zwyciężymy. Cześć, nazywam się Adrian i należę do drużyny od 3 lat. Jutro mam pierwszy trening przed dużymi zawodami. Mam nadzieję, że podczas tego wyścigu będziemy najlepsi. Po wyjeździe z bazy Cezare Okna-Mures po kilkunastu minutach, mijając miejscowości Noslak i Kaptalan, nad którymi górują cerkwie z pięknie zdobionymi wnętrzami, docieramy do łowiska Pescaria Lami Kucu. Jest tu kilka jezior, z których tylko dwa przeznaczone są do łowienia ryb. Pozostałe są w stanie zupełnie naturalnym, bez ingerencji człowieka. Przyroda, która je wypełnia, daje poczucie piękna i spokoju. Witam przyjaciele. Jestem na łowisku Pescaria Lami Kucu. Jestem właścicielem tego łowiska. Założyłem ten biznes 7 lat temu głównie dla hobby.
Szczerze mówiąc, rzuciłem swoją pracę na budowie, by rozwijać swoją pasję. I teraz dopiero jestem bardzo szczęśliwy. Mam tutaj dwa jeziora. Jezioro numer 1 i jezioro numer 2. W jeziorze pierwszym są duże ryby, głównie o wadze 5-6 kg, natomiast w jeziorze numer 2 są ryby o wadze w przedziale 2 do 3 kg. Pierwszy trening został przeprowadzony na jeziorze numer 1, gdzie występują duże ryby. Nasz dzisiejszy trening polega na tym, aby jak najszybciej dopasować się sprzętowo przede wszystkim do ryb, które tutaj występują. Wiemy już na ten moment, że pod pomostem mamy dosyć głęboko, prawie 2 metry głębokości. Te ryby bardzo mocne są i idą mocno w dół, więc musimy mieć wędki, które są dosyć mocne podczas łowienia. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby łowić delikatnymi wędkami, bo po prostu te hole będą zbyt długo trwały i stracimy niepotrzebnie czas. Druga kwestia dotyczy się tego, że podczas dzisiejszego treningu musimy sobie sprawdzić, na którym dystansie, o których godzinach występują ryby. Mamy pierwsze wnioski. Widzimy, że do godziny 10-11 te ryby są na dalekim dystansie pod brzegiem i sporadycznie trafiają się w środkowej strefie. Natomiast po południu te ryby w środkową strefę dominują, a gaśnie linia pod drugą stroną. Więc to jest kolejny wniosek, który mamy po dzisiejszym treningu. Wszystko dzięki temu, że odpowiednio sobie to rozplanowaliśmy. Podzieliliśmy się na linię i podzieliliśmy się również towarem. To jest trzecia opcja, którą sobie dzisiaj sprawdzamy. Towar podzieliliśmy w taki sposób, że ja łowię troszkę na dalekiej linii spokojniej, ale grubiej. Natomiast Michał łowi w środkowej strefie nieco częściej, obficiej, ale bardzo drobnymi frakcjami. Na ten moment wyniki są super. W 4 rzutach 3 ryby, wszystkie powyżej średniej tego zbiornika. Akurat tak się złożyło, że są tu 3 amury. Jeden około 8 kg i 2 takie powyżej 4 kg. Mamy już pierwsze wnioski. Ewidentnie te ryby w tych drobniejszych frakcjach na dłużej pozostają w polu łowienia. Natomiast te grubsze kąski powodują, że ta ryba odskakuje, rozprasza się to i nie zostaje na tak długo, jakbyśmy tego chcieli. To wszystko sobie dzisiaj po treningu, jeszcze zostało nam dosłownie godzinę łowienia, zbierzemy na stół. I na jutro przygotujemy sobie kolejne wyjście do treningu, natomiast będzie ono bardzo podobne, bo będzie to kolejny raz nowa woda. To jest jeden zbiornik i będziemy znowu mieli nowy zbiornik do rozpracowania, a potem mamy oficjalny trening, na który już właśnie po tych wnioskach będziemy mogli się jeszcze precyzyjniej przygotować, a potem już pozostaje tylko łowić na zawodach przez 2 dni. Jutro oczywiście z drugiego łowiska będziemy też robić wrzutki, to za chwilkę zobaczycie, a teraz, tak jak mówiłem, powolutku będziemy się zbierać, kończymy, godzinka nam została, jedziemy na pyszny obiad i zapraszam Was do pięknego miasta w Rumunii. Drugi dzień nieoficjalnego treningu poprzedziło wieczorne przygotowanie sprzętu do łowienia.
ruszamy na kolejny dzień. Jest to drugi dzień treningowy. Wczesnym rankiem drużyna Fiderbite pojawiła się na jeziorze numer 2, tam gdzie występują mniejsze ryby. Założenia treningowe relacjonuje Bartosz Lelek. Mamy drugi dzień treningu. Jest to dzień, w którym wiemy jeszcze więcej. Po wczorajszym dniu widzieliśmy jedną jeszcze bardzo ważną zależność, że trzeba znaleźć naprawdę bardzo dobry plac do łowienia. Nie na każdym stanowisku ten plac jest. Tutaj na dnie, na tych łowiskach występują duże kamienie, występują dołki, są płytsze, głębsze miejsca i trzeba znaleźć tak zwany stoliczek, na którym można łowić. Te place, tak jak wspomniałem, na niektórych stanowiskach nie występują w ogóle, a na niektórych stanowiskach są niewielkiej wielkości, a na niektórych są dosyć duże. I ja dzisiaj wspólnie z Michałem podjęliśmy decyzję, a mam szczęście, bo z fidera klasycznego właśnie takie gruntomierze mam przy sobie. To jest bardzo istotne, bo ten gruntomierz naprawdę, nie ma chyba bardziej precyzyjnego gruntomierza, który wskazuje to, co się dzieje na dnie. Widzieliśmy u zawodników, że gruntują bombkami, takimi zwykłymi ciężarkami, które w żaden sposób nie odzwierciedlają tego, co się dzieje na dnie. Natomiast ten, który ma takie wypustki, on perfekcyjnie przekazuje to, co jest na dnie. I oczywiście znajdujemy plac, gdzie są kamienie, ale ten plac jest równy i wykonuję to w taki sposób, że po prostu przerzucam sobie całe łowisko na drugą stronę tym ciężarkiem. Czekam, aż opadnie do dna. I kiedy opada do dna, przeciągam go sobie po dnie. I widać na szczytówce, a zarazem ta szczytówka przez cały kij do dolnika przekazuje wszystko to, co się dzieje na dnie. Czuć na ręce to wszystko i pociągam sobie po prostu po dnie. Jeżeli nie czuję, że mi zahacza bardzo mocno o coś, nie czuję, że mi stopuje ten ciężarek dno, to po prostu wiem, że jestem na czystym placu, na którym mogę łowić. I w ten sposób właśnie dzisiaj z Michałem poświęcimy bardzo dużo czasu na to, aby znaleźć odpowiednie miejsce do łowienia. Jestem w trakcie przecierania naszej zanęty i chciałbym dzisiejszego dnia powiedzieć troszkę więcej na temat towaru, który przygotowaliśmy do łowienia. Przygotowaliśmy sobie połączenie dwóch zanęt. Zanęty Green Feeder z zanętą Dynamic z nowej serii klubowej. Dostaliśmy informację, że właśnie to połączenie bardzo dobrze tutaj się sprawdza na tej wodzie, że ta zielona zanęta, ona jest bezpieczna dla tych ryb i dobrze się czują, żerując właśnie w takiej mieszance. A tą informację uzyskaliśmy od zawodników z Fiderbite Kingfish z Rumunii, którzy tutaj niejednokrotnie startowali na tym łowisku. Dlatego jest nam troszkę łatwiej, bo nie skupiamy się dzisiaj na szukaniu odpowiednich rozwiązań towarowych, tylko szukamy odpowiedniego miejsca, zachowanie ryb, dopasowujemy się sprzętowo. Na tym łowisku jest nam nieco łatwiej i właśnie jeżeli chodzi o zanętę, to jest to taka zanęta. Jeżeli chodzi o pelety, używamy peletów w ciemnym kolorze rybnych z serii klubowej. Tutaj mamy 4 mm pelet oraz 2 mm pelet oraz peletu, który tutaj mamy odrobinę jeszcze Aller Aqua dodaliśmy i połączenie tych dwóch peletów też dobrze się tutaj sprawdza. Jeżeli chodzi o dodatkowy pelet, to będzie używany dzisiaj również pelet Orzech Tygrysi w jasnym kolorze. On da nam tutaj taki bodziec wzrokowy dla tych ryb. Występują tutaj ryby w przedziale 2-4 kg i one potrzebują troszkę więcej impulsów, ale o tym będziemy później mówić. Dodatkowo przygotowaliśmy sobie jeszcze dodatek Core Flakes, czyli grube płatki, które będziemy używać podczas łowienia, oraz pieczywo Fluo, które będziemy dodawać również do naszych mieszanek, ale w niewielkich ilościach, żeby troszkę drażnić te ryby. Tak naprawdę mamy tego niezbyt dużo, ale na naszą trójkę w zupełności wystarczy i tak jak mówię, nie skupiamy się na szukaniu cudownych mieszanek, mamy to i tym pracujemy cały dzień. I mamy nadzieję, że po prostu ten towar tym rybom będzie odpowiadał w taki sposób, jak odpowiadał kilkukrotnie podczas zawodów, kiedy nasza rumuńska drużyna tutaj startowała.
Hello my friends. Today we just finished the Witam przyjaciele. Zakończyliśmy właśnie drugi dzień treningu na Pescari Alami Kucu. Za mną siedzi Bartek i Miszu, którzy wędkują razem ze mną. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo mieliśmy dobry dzień. Złowiliśmy ponad 40 ryb. Bardzo mi się podobało, że ryby są aktywne. To był drugi dzień treningu, ponieważ w sobotę zaczynamy największe zawody fiderowe w Rumunii. Nasza drużyna będzie liczyła 10 zawodników, 4 z Czech, 4 z Rumunii i 2 z Polski. Mam nadzieję, że będziemy mieć dobre wyniki na tych zawodach. Dziękuję. Tak jak wczoraj, skupiliśmy się na 4 aspektach takiego treningu. Nad znalezieniem najrybniejszych stref tego zbiornika, to wiemy od właściciela i od lokalnej drużyny, które strefy tego zbiornika są najmniej rybne, najbardziej rybne. Drugim aspektem, który dzisiaj sprawdzaliśmy, był timing i miejsce przebywania tych ryb. Trzecie to był towar. Tutaj też mamy bardzo dużo wskazówek i informacji, które udało się zebrać w ciągu tego dnia. No i czwarty aspekt, który dzisiaj ćwiczyliśmy, no to były nasze zestawy. W związku z tym, że hole muszą być techniczne i szybkie, dobieraliśmy odpowiednie haczyki, obciążenie, żyłki. W zasadzie na jutrzejszy dzień oficjalny trening. Jesteśmy, wydaje się, dobrze rozstawieni, bo Michał będzie trenował na dużych rybach, ja będę trenował tutaj. Ja będę miał tą rybniejszą strefę w dniu jutrzejszym, więc będzie można wykorzystać, zebrać to, co dzisiaj mamy spiąć i jutro to po prostu przerobić już w praktyce na większej ilości ryb, a Michał po prostu jutro będzie musiał troszeczkę chyba zachować dla siebie jednej rzeczy, bo ze środka bardzo ładnie udało nam się wczoraj wypracować jeden schemat łowienia i nie chcemy, żeby tu po prostu zbyt dużo osób wiedziało o tym poza naszą drużyną, o czym dzisiaj się też właśnie będziemy informować, bo dojeżdża do nas cała reszta drużyny z Rumunii i z Czech. Będziemy się dzielić tymi wskazówkami. Wczoraj Michał na treningu miał środkową strefę do łowienia i wypracował dużo, ale nie łowił na dystansie. Jutro sobie właśnie przepracuję ten dystans, a ja z kolei bardzo szybkie tempo łowienia tych mniejszych ryb na tym stawie. I wydaje się, że to rozlosowanie na jutrzejszy trening jest dla nas bardzo dobre. Tak, no te dwa aspekty, zwłaszcza która strefa zbiornika jest mniej i bardziej rybna, to wiemy od lokalnej drużyny, tak samo preferencje ryb, jeżeli chodzi o towar, też nam bardzo dużo podpowiedzieli. To, co musieliśmy dzisiaj zweryfikować, no to te aspekty techniczne i to się też udało dzisiaj sprawdzić, także mamy komplet informacji, z którymi przystępujemy do zawodu. Oficjalnego treningu. Piątkowy oficjalny trening poprzedziło jak zwykle wcześniejsze przygotowanie sprzętu i wszystkich akcesoriów potrzebnych na łowisku. Michał z Bartkiem bardzo poważnie podeszli do tych czynności. Po przybyciu na łowisko omawiali także strategię łowienia z kolegami z Czech i Rumunii. Taka zespołowa współpraca zawsze daje efekty, usłyszeliśmy od zawodników.
Ostatni trening przed zawodami przebiegał dla naszej drużyny bardzo owocnie. Kilku z naszych zawodników na małych rybach osiągnęło dobry rezultat i wygrało swoje sektory. Jeżeli chodzi o duże ryby, Michał cały czas realizował swoje założenia i również wygrał swój sektor. Wiemy na pewno, że PEGI, czyli stanowiska, które będą zawodnicy mieli, będą też decydować o tym, jaki będziemy mieli finalnie wynik, ponieważ jeżeli nie będzie czegoś charakterystycznego dla żerowania ryb, dobrego do tego, żeby one tam przebywały, będziemy mieli bardzo utrudnione zadanie w łowieniu. Wiemy już z tych stref, na których łowiliśmy, które to były stanowiska. Mamy nadzieję, że losowanie stanowisk nie wrzuci nas w tą strefę i będziemy mogli wykorzystać wszystko to, co wypracowaliśmy na treningach, bo naprawdę jesteśmy spasowani, jeżeli chodzi o towar i strefy do łowienia, bardzo dobrze. Sobotę na łowisku pojawiła się ponad setka zawodników, by rozpocząć dwudniową rywalizację w zawodach Romanian Freestyle Method Masters. Przed nami dwa dni zmagań, wspaniałych zawodów, 115 zawodników, powtórzę, z wielu krajów, czyli mamy imprezę międzynarodową. Jesteśmy w tym momencie przed oficjalnym losowaniem stanowisk. Wczoraj mieliśmy rozlosowane sektory, natomiast zaraz dowiemy się, gdzie nasi zawodnicy będą startować. Zapraszam Was na relację prosto z zawodów. Trebuie și în engleză. Haideți să începem această competiție cu Brăila. Deci cine vrea să pună la Brăila, îi așteptat la mine. Acum mă așteaptă găleată. W Rumunii jest też taka tradycja, że przed zawodami zawodnicy obstawiają zawodnika, który wygra i ta osoba, która trafi, zgarnia pulę albo dzieli się z osobami, które wytypowały tego zawodnika. Zobaczcie, jakie oni mają tutaj fan z tych zawodów. Pe tine pui sau pe Virgil? Pe mine am venit. Pe Dan, pe Ionuț. Welcome to everybody. Thank you that you are coming over here. It's an honor for us. And I wish you all tight life. Right now, I will tell you something about the rules, the technical rules. And then we'll sort our bag. Okay? 36, Mihai Popa. 37, Josu Iulian. 38, Tibor Casian. 39, Petec Ștefan. 40, Boldor Virgil. And now I'm running the biggest freestyle method competition from Europe.
Obecnie zorganizowałem największe zawody freestyle method feeder w Europie. Mamy zgłoszonych 115 zawodników z całej Europy. Te zawody z roku na rok są coraz większe. W pierwszej edycji brali udział zawodnicy tylko z Rumunii. Później mieliśmy tutaj przyjaciół z Włoch, a w tym roku jest dużo lepiej. Prawdopodobnie dlatego, że wygrałem w ubiegłym roku zawody Iberian Masters i zdobyłem Mistrzostwo Świata. Tym sposobem przyciągam tu ludzi, którzy chcą dowiedzieć się, co się dzieje w Rumunii na zawodach Method Feeder, a to dlatego, że po trzech edycjach Mistrzostw Świata drużyna Rumunii jest na pierwszym miejscu. W tych zawodach mamy Was z Polski dzięki Bogdanowi. Mamy też zawodników z Czech, Włoch i Anglii na czele z zawodnikami takimi jak Phil Linger czy Joe Jagger. Mamy także zawodnika z Włoch, Viu Bociu, i dwóch zawodników z drużyny narodowej Włoch, Simone i Gabriele, oraz najlepszych zawodników z Rumunii w dyscyplinie Method Feeder. Mamy też przyjaciół z RPA. Mam nadzieję, że to będą bardzo dobre zawody i będziemy łowić mnóstwo ryb oraz spędzimy wspólnie dużo fajnych chwil. Chcę Wam również powiedzieć, że jest to największe wydarzenie Method Feeder w Rumunii. Mamy u nas bardzo dużo ludzi łowiących tą właśnie metodą. W tym roku organizujemy zawody również w środku tygodnia, nie tylko w weekendy. Bierze w nich udział 40-50 zawodników, a w całej Rumunii co weekend mamy co najmniej 10 różnych zawodów na łowiskach. W kraju jest dużo powyżej 1000 zawodników łowiących na Method Feeder. Wydaje mi się, że nawet 10 tysięcy. Jedna. A ty? Zaczął sam po jednej. Jedna. Wszyscy po jednej. Ja tam wszyscy łowi wzadu, ale ja tam tacham wietle. Bordel tam mam.
tak. Lost two fish in 5 minutes. And he yes. Second was 2 kilograms minus. 2, 4, 6, 8 ryb ma, ale ma większe. Bzdoj. No moi drodzy, nie dało się z tego miejsca nic więcej zrobić. Walczyliśmy nad tym miejscem 2 dni. I 2 dni nie dawał ryb. Okazało się finalnie, że łowiłem tutaj na zawodach i też nie jest zbyt dobrze. Zdoj. Dacă trece zic odată pe hârtie, cum să nu? Rozpoczynając drugi dzień zawodów, będąc przed losowaniem, chciałbym podsumować wczorajsze zmagania. Okazało się, że to losowanie było dla nas takie trochę pół na pół. Mieliśmy lepsze strefy wylosowane jako drużyna z Czech, z Polski i z Rumunii oraz troszkę gorsze. Jeżeli chodzi o Bogdana z rumuńskiej drużyny, wylosował on otworek i wygrał swój sektor. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo dzisiaj jest duża szansa na podium. Jarda z kolei miał pięknego amura bonusowego, około 15 kg. Też spowodowało to, że wywalczył sobie drugie miejsce w sektorze. Też ma dużą szansę, aby być w czołówce. Michał miał nieco więcej pecha niż inni zawodnicy z tego względu, że w wodzie miał bardzo dużo zatopionych żyłek, stracił 2 zestawy, 4 ryby urwał, no i musiał zmienić całkowicie strefę łowienia, żeby po prostu cokolwiek dołowić do końca dnia. Mnie osobiście los rzucił w treningowe stanowisko, które w ogóle nie dawało ryb. Udało mi się finalnie złowić 6 ryb, więcej niż osoby po mojej prawej i lewej stronie, ale niestety nie było to stanowisko, z którego można było walczyć z najlepszymi stanowiskami i zawodnikami po mojej lewej stronie, którzy naprawdę bardzo dobrze łowili. Pozostali zawodnicy od nas z drużyny łowili na 5-6 punktów, bardzo równo, co pokazuje, że nasza taktyka była bardzo dobra. Nie przygotowaliśmy się z jedną rzeczą, która była bardzo ważna w dniu wczorajszym. Otóż nie dostaliśmy pełnych informacji tutaj na łowisku, bo nikt jeszcze na małych rybach tutaj nie łowił białymi robakami. Okazało się, że nie tylko na dużych rybach te białe robaki bardzo dobrze działają, ale działają również bardzo dobrze na małych rybach. Rumuni do tej pory nie mieli zawodów, na których używali białych robaków właśnie na tamtym zbiorniku. Włosi i Węgrzy, którzy to wypróbowali na treningu, a tego treningu nam zabrakło, bo po prostu mieliśmy zbyt mało czasu, poradzili sobie bardzo dobrze. Okazało się finalnie, że te białe robaki, jeżeli ktoś je miał, a obok łowił ktoś na pelet i zanęty, to po prostu wygrywał podwójnie, potrójnie z takimi osobami. My nie byliśmy w pełni do tego przygotowani i to spowodowało, że też było nam troszkę w dniu wczorajszym trudniej. Dzisiaj nanieśliśmy korekty na to łowienie. Każdy z nas ma pełną opcję robaków. Wiemy już na 100%, że tamte robaki działają i osoby, które trafiły na sektor z małymi rybami, będą na pewno posiłkować się tym stylem łowienia. Pellet feeder, klejone robaki, krótki przypon. Być może będzie może to jeszcze ujęte na tym filmie, bo tak jak mówię, cały czas na bieżąco relacjonujemy. Nie wiemy jeszcze, jaki będzie bieg wydarzeń. Niemniej zapraszam Was na kolejny dzień zawodów. 77 Hosu Julian, 78 Rezwan Slim, 93 Phil Ringer, 94 Andrei Makacek, 95 Mihai Alexandru, 96 Boc Bogdan, 111 Bartosz Lelek, 112 tot Bogdan, 113...
Wykorzystując zapas czasu, jaki mieliśmy podczas realizacji materiału filmowego z tych zawodów, zapytaliśmy aktualnego mistrza świata, jakie plany ma na ten sezon i co osiągnął w ostatnim czasie poza zdobyciem mistrzostwa świata. I also run a fishing club. Our club is calling Power Method. And I think that at this moment we have the best results in Romania. We are Ja prowadzę również klub wędkarski o nazwie Power Method i mamy najlepsze wyniki w Rumunii. Wygraliśmy drużynową ligę krajową i mamy też indywidualnego mistrza Rumunii. I think that because A to chyba dlatego, że mamy bardzo dobrą atmosferę w drużynie i trzymamy się razem. W tej chwili wszyscy rumuńscy mistrzowie w Power Method pochodzą z naszego klubu. Każdego roku mamy jednego, dwóch lub trzech mistrzów i na tę chwilę jesteśmy przykładem dla wszystkich. An example for everyone, and that makes me very proud and very happy because. Jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że nasz klub staje się z roku na rok coraz większy. We will go again in Bulgaria this year. W tym roku pojedziemy do Bułgarii na Mistrzostwa Świata i mam nadzieję, że pójdzie nam dobrze. We need. Liczymy na zdobycie medalu i mam nadzieję, że uda się nam to osiągnąć. Końcówka zawodów była bardzo emocjonująca. Do ostatniej ryby walczono o jak najlepsze miejsce tak w sektorach, jak i w całych zawodach. Jaki wynik dzisiaj? 9. 9? Super. Po drugiej stronie brzegu mamy drzewa i krzewy. I jeżeli ktoś przerzuci za daleko, przesadzi z odległością, to bardzo często te podajniki lądują na tamtym brzegu. W związku z tym po drugiej stronie brzegu mamy sporo żyłek i plecionek, co skutkuje tym, że mamy bardzo stosunkowo dużą ilość utraconych ryb. Zakończenie imprezy i wręczenie nagród odbyło się w warunkach plenerowych w posiadłości organizatora zawodów Andrei Gheorghiu. Trzecie miejsce z trzema punktami sektorowymi wywalczył Kampan Pia. Na drugiej pozycji uplasował się Joe Jagger z dwoma punktami sektorowymi. A całe zawody wygrał także z dwoma punktami sektorowymi Boldor Virgil.
Zakończyliśmy zawody Freestyle Method Masters w Rumunii. Zawody, w których wystartowało 115 zawodników z wielu krajów w Europie. Z drużyny Feeder Bite mieliśmy zawodników z Rumunii, z Czech oraz z Polski. Z Polski startowałem ja z Michałem Rębiszem i cieszymy się, że mogliśmy poświęcić 3 dni na treningi, aczkolwiek te 3 dni to było zbyt mało na to, aby poznać aż 2 łowiska. Były to łowiska o zupełnie innej charakterystyce. Jedno z tych łowisk to było łowisko, gdzie występowały bardzo duże i silne karpie oraz amury. Natomiast drugi zbiornik to był zbiornik, gdzie były karpie w przedziale 2-4 kg i trafiały się bonusowe amury 14, nawet 19 kg. No i z tego względu zarówno na jednym zbiorniku, jak i na drugim trzeba było używać innego sprzętu, inaczej podejść taktycznie do tego łowienia. Odnośnie tej taktyki, to najważniejsze jest to, że na tych zawodach dozwolone było łowienie koszykami pellet feeder oraz lepionymi robakami, co utrudniło znacznie mi i Michałowi zadanie, z tego względu, że w Polsce nie ma zawodów, na których łowi się białymi robakami i pellet feederem, a zawodnicy startujący w zawodach na Bałkanach, Włosi, Hiszpanie, czy tutaj właśnie Rumunii, używają białych robaków lepionych i oni zdecydowanie mieli przewagę. Natomiast my w drugi dzień bardzo szybko do tego się dopasowaliśmy i można powiedzieć, łowiliśmy jak równy z równym, bo w moim przypadku po pierwszym dniu nieudanym, w drugi dzień zdobyłem 3 w sektorze. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo właśnie białymi robakami zawodnicy zaczęli gonić mój dobry wynik, gdzie ja zacząłem łowić na metodę. I właśnie ci zawodnicy rozpoczęli swoje łowienie białymi robakami, zdobyli z kolei oni wtedy nade mną przewagę. Ja zacząłem łowić również tymi białymi robakami i wybroniłem się i zająłem 3 miejsce. Michał Rębisz miał naprawdę ogromnie dużo nieszczęścia w swoich losowaniach, z tego względu, że po prostu w pierwszy dzień oraz w drugi miał w wodzie bardzo dużo pozrywanych zestawów, żyłek, o które urywał swoje zestawy i ryby gubił przez to, że te żyłki były w wodzie. Niemniej jesteśmy bardzo zadowoleni, bo ogromne doświadczenie, które nas tutaj spotkało na tych zawodach, na pewno będzie procentowało na przyszłość, a już niedługo będę ja osobiście startował tutaj w kolejnych zawodach Trabuco, które też będą bardzo dużymi zawodami, bo mam zamiar tutaj troszkę więcej czasu na tą Rumunię poświęcić i troszkę więcej powalczyć. Jeżeli chodzi o wyniki naszych zawodników, były one naprawdę zadowalające. Notowaliśmy 1 w sektorach, 2 w sektorach, 3, 4. 5 to już był taki wynik dosyć dobry, przyzwoity. Natomiast najważniejsze jest to, że chociażby Czesi, nie trenując poza oficjalnym treningiem, też musieli bardzo szybko się tutaj z naszej drużyny Czesi dopasować z tych informacji, które my im przekazywaliśmy. No i udało im się średni wynik wypracować w postaci od 4 do 7 punktów na dzień. Więc jesteśmy naprawdę zadowoleni. Jeżeli chodzi o charakterystykę tego łowiska, jest to łowisko żwirowe, duże kamienie na dnie. Trzeba było szukać odpowiedniego miejsca do łowienia, płaskiego dna żwirowego, gdzie nie ma dużych głazów. Te ryby nie chciały żerować na tych dużych kamieniach, one chciały taki płaski stoliczek. Druga sprawa, trzeba było łowić się technicznie pod drugą stroną, wbijać się niemalże w trzciny, tamte ryby miały ostoje spokoju, kiedy zawody się rozpoczynały i bardzo dobrze stamtąd można było na metodę punktować. Najważniejsze jest to, że tak naprawdę te zawody zostały zdominowane przez białe robaki i te osoby, które niekomfortowo się czują w tym łowieniu albo nigdy nie łowiły tą techniką, miały duży problem. Ogromnym handicapem dla miejscowych było to, że znają łowisko i wielu Rumunów w ogóle nawet nie gruntowało stanowisk, tylko po prostu od razu odmierzało sobie dystans na kijkach i to powodowało, że idealnie trafiali w ten plac, który był na danych stanowiskach i stamtąd bardzo dobrze punktowali. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, taka forma przekazu z zawodów, zapraszam do subskrybowania kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco właśnie chociażby z takimi wyjazdami, jakie mieliście możliwość obejrzeć. I dziękuję Wam za to, że byliście kilkadziesiąt minut ze mną w tej rumuńskiej podróży.